Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Odnosząc się do zaproponowanego przez posłów Koalicji Obywatelskiej projektu uchwały Wysokiego Sejmu, aktu ogólnie niewiążącego, co też potwierdził pan marszałek Hołownia, jednak sugerującego prawdziwe intencje nowej ekipy rządzącej. Chciałem zadać pytanie zamieszkańcami mojego okręgu wyborczego. Czy nie jest to aby przyczynek do prywatyzacji mediów publicznych? Pytanie tym bardziej zasadne, bowiem macie państwo w swoim wątpliwym dorobku bogatą historię wyprzedaży polskiego majątku. Przez 8 lat rządów PO-PSL sprzedano państwowe aktywa za 60 miliardów złotych. Wyprzedaliście rodowe srebra i spółki ważne z punktu widzenia funkcjonowania polskiego państwa. Przeforsowaliście ustawę umożliwiającą zbycie wszystkich akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT. Chcieliście prywatyzować również Pocztę Polską, co udało się nam zatrzymać po wyborach w 2015 roku. Dlatego należy przestrzec naszych rodaków. Strzeżcie się państwo fałszywych proroków. Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam panią poseł Urszulę Augustyn, Klub Parlamentarny Koalicja